Cześć, ja jestem Patryk, to jest kanał Język w Rok, a to jest seria Językowy Trik. Technika na dziś to dostosowanie prędkości odtwarzania treści. I dlatego ten film będzie tak bardzo, bardzo szybki i spróbuję bardzo, bardzo szybko mówić, dlatego że tak by na przykład wyglądało, gdybym przyspieszył film, a tak mogłoby wyglądać, gdybym ten film zwolnił. O co chodzi? Można na przykład zwolnić film, który oglądamy na YouTubie, który jest na wyższym poziomie niż ten, na którym jesteśmy, albo który jest po prostu materiałem autentycznym, film, który jest dla nas trudny. Można go spowolnić na przykład na prędkość 0,75 i dzięki temu więcej z takiego filmu wyłapać. Podobnie zresztą można zrobić na przykład w podcastach w języku obcym. To może pozwolić zachować płynność odtwarzania i po prostu nie będziemy musieli tak często przerywać. Jeśli będzie zwolnione, no bo spowolnione, bo po prostu więcej wyłapiemy już w samym toku oglądania na zwolnionej prędkości. Ale można też oczywiście taki film przyspieszyć. Czy to film, czy to podcast, czy to na przykład audiobook. Można po prostu to przyspieszyć na przykład na prędkość 1,25, 1,5, 1,75 albo nawet na prędkość podwójną. To może się przydać Wam na przykład do konsumowania treści w języku polskim, tak jak na przykład moje treści o językach, tak jak mój podcast, czy tak jak moje filmy. To może się Wam też przydać, kiedy oglądacie film właśnie, czy słuchacie podcastu w języku obcym na poziomie nieco niższym, albo po prostu macie bardzo mało czasu, a treść jest długa. Na przykład jest to godzinny podcast, nie macie godziny, a chcecie go skonsumować w pół godziny. Poproszę o łapkę w górę, dlatego że to pozwoli mi dotrzeć z tym filmem do nowych osób spoza mojego kanału, tak działa algorytm. No a oprócz tego, jeśli oglądasz ten film i jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam do tego, żeby to zrobić. Nie przegapisz informacji ani o żadnych nowych językowych trikach, ani o innych filmach na moim kanale. Domyślam się, że wśród osób oglądających to wideo są dwie grupy. Pierwsza to jest grupa, która mówi, przecież znam tę opcję, Patryk, przecież zawsze przyspieszam. To jest oczywiste, że każdą treść trzeba przyspieszyć na 1,5 prędkości, na 1,75, na podwójną prędkość. I zawsze przyspieszam, nie? I po prostu zawsze mówisz tak szybko i teraz też mówisz tak szybko i masz tymi rękami i teraz pewnie z poczwórną prędkością, nie? I są takie osoby, które zawsze przyspieszają, bo po prostu są do tego przyzwyczajone. Kiedy już się te osoby przyzwyczaiły, nie wyobrażają sobie słuchać na takiej pojedynczej prędkości. Natomiast drugą grupą są osoby, które zawsze słuchają na normalnej prędkości, no i mają takie myśli na zasadzie, kurczę, ale jak to przyspieszę, to będzie takie nienaturalne, to wpędzi mnie w gonitwę myśli, to będzie w ogóle coś nienaturalnego, coś złego, więc na spokojnie można to testować, dostosowywać, tak jak mówię. W nauce języków często może przydać się po prostu spowolnienie, żeby lepiej zrozumieć materiały autentyczne, materiały trudniejsze niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni na naszym obecnym poziomie. Gdzie i jak to zrobić? W takich aplikacjach, czy też narzędziach do treści audio, takich jak na przykład audiobooki, czyli choćby aplikacja Storytel, czy też aplikacja Spotify do podcastów, tam zawsze w widocznym miejscu jest taka opcja dostosowania prędkości, natomiast na YouTubie taka opcja znajduje się tutaj w pasku narzędzi na dole, tam jest takie koło jakby, czy też w wersji mobile po prostu w narzędziach, tam trzeba te trzy kropeczki rozwinąć i tam się pojawia coś takiego jak prędkość odtwarzania i można wybrać właśnie taką, jaka jest teraz, czyli pojedynczą, jakby normalną, no i można to zwolnić lub przyspieszyć i na przykład zobaczyć, jak śmiesznie będę mówił, kiedy będzie szybko, a jak będę się spowalniał, kiedy będzie wolno. Jeśli chodzi o mnie, to ja mogę powiedzieć, szczerze mówiąc, że mam takie dni, kiedy po prostu mam tak bystry umysł, tak szybko jestem w stanie przetwarzać informacje, że po prostu mój umysł jest tak ostry, że byłbym w stanie ściąć drzewo jedną myślą i ja wtedy naparzam, po prostu słucham na przykład audiobooków z podwójną prędkością, potrafię przesłuchać, nie wiem, 3 książki w jeden weekend, po prostu mam takie momenty, kiedy jestem w stanie tej treści skonsumować mnóstwo i mało tego, jestem w stanie praktycznie całą ją przyswoić, skondensować, a później z niej korzystać, ale mam takie dni, kiedy po prostu nie mam na to energii i po prostu tego nie robię. Wtedy na przykład słucham na pojedynczej prędkości, czy w ogóle nie słucham treści edukacyjnych, bo po prostu mam takie dni, kiedy potrzebuję odpocząć i nie jestem w stanie tej treści przyswajać. No ja na przykład mam także takie okresy w miesiącu, gdzie na przykład przez tydzień jestem w stanie konsumować tej treści niesamowicie dużo, a później po prostu od tego odpoczywam, nie wiem, może przyswajam w tym czasie po prostu te informacje. Misją tego krótkiego filmu było przypomnieć osobom, które już wiedzą, że taka opcja dostosowania prędkości istnieje, że można to dostosować w nauce
języka obcego, zwalniając treści, które są trudne i przyspieszając treści, które są łatwe lub takie, które są wokół języków, tak jak na przykład moje treści o nauce języków, tak jak czasem mam bardzo długi podcast na przykład. A drugim elementem tej misji dla osób, które oczywiście nie wiedziały, że taka opcja istnieje, no to po prostu przedstawienie, że można tak zrobić. Proszę wykorzystać, proszę przetestować ten językowy trik, dlatego że już w przyszłą środę wrócę z kolejnym językowym trikiem. Lista wszystkich miejsc, gdzie można mnie znaleźć w internecie, a jest tych miejsc sporo, znajduje się w opisie tego odcinka. Tam też jest informacja o tym, jak można się ze mną skontaktować. I cóż, co jeszcze? A, przypominam, że już w styczniu 2022 roku startuje mój autorski kurs online. Już teraz można się zapisać na listę zainteresowanych. Link również znajduje się w opisie tego filmu. A na koniec zostaw koniecznie komentarz pod tym filmem i napisz mi, z jaką prędkością oglądałeś czy oglądałaś ten film. No i też z jaką prędkością zazwyczaj oglądasz filmy. Czy spowalniasz, czy może filmy i podcasty, i audiobooki, i wszystkie w ogóle treści. Czy przyspieszasz, czy spowalniasz, czy jesteś w drużynie przyspieszających, czy w drużynie oglądających i słuchających na prędkości normalnej. Do zobaczenia w następnym odcinku.